maju 1970 roku została otwarta Izba Pamięci w Kaczycach. Był pomysł na to miejsce i chęci lokalnej społeczności. Jednak bardzo szybko przy zderzeniu z rzeczywistością okazało się, że izba nie może działać na tyle prężnie, jak zakładano, a to ze względu na braki w zbiorach. Prowadził to wtedy pan Gajdzica, były nauczyciel, znaczy były kierownik szkoły, dyrektor szkoły, no nauczyciele przedtem też był jeszcze przed wojną tu. I no, wyszło to tak po tym, że niestety no, nie wyszło nam to. Wyszła ustawa o muzeum, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i oni mieli prawo brać wszystko, co atrakcyjne. I, no i przyjechali, wzięli właśnie tą sikawkę konną z 1923 roku, wzięli hełmy, 22 hełmy, które były jeszcze z czasów otwarcia, czyli teraz by już miały 120 lat. Po Izbie Pamięci pozostały tylko w małym pomieszczeniu dokumenty, a ważniejsze pamiątki zostały zabrane. Po latach, kiedy nadarzyła się okazja, by zaadoptować pomieszczenia na piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, od razu pojawił się pomysł na wznowienie Kaczyckiej Izby Pamięci. Wzięliśmy całe to piętro tutaj. Przymykujemy się jeszcze do strychu, gdzie jest ponad 200 metrów kwadratowych. No ale to na razie jest jeszcze tam. Jeszcze czas na to. Prace rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. Gdyby nie pandemia, izba byłaby już gotowa, ponieważ oficjalne otwarcie zaplanowano na dzień Świętego Floriana. Kolejny termin to koniec czerwca, ale wszystko jest już prawie gotowe, zapewnia opiekun izby, w której jest już co oglądać. To nie są rzeczy związane wyłącznie ze strażą, choć no, większość jest, ale to jest o mieszkańcach, którzy byli związani ze strażą, czy w jakikolwiek sposób. Mamy jeden hełm taki 120 lat stary, z przełomu XIX-XX wieku, ale mosiężny taki hełm. I mamy jedyny hełm, który był w tych czasach, to właśnie taki jedyny, który nam zniknął, jak przyszli z Mysłowic. No ale mamy go, na szczęście. Mamy tu różne mundury, stare, nowe, z różnych miejsc. Mamy również oryginalny pasiak z Oświęcimia, pan Macury, który również był strażakiem. Mamy tu mundury Maczka. To wszystko, co obecnie znajduje się w Izbie Pamięci, to głównie pamiątki, którymi podzielili się mieszkańcy tego terenu. Ludzie mnie tu znają i dają. No. I to jest to tak, najczęściej się umawiamy, że na przykład jak to są zdjęcia, to ja robię sobie kopię i oryginały mi oddaję, tak żeby oni mieli na pamiątkę po krewnych, a ja tu mam pamiątkę po nich. Każdy może wzbogacić to miejsce również o swoje pamiątki. Każdej chwili może przynieść i tak jak mówię, jeśli to są zdjęcia, to zrobię kopię i oddaję resztę z powrotem. No a jak ktoś zechce zostawić, no to proszę bardzo, no to już mam miejsce na archiwum też, że te stare rzeczy zostają, a na przykład boi się, że w domu to może ktoś tam wyrzucić, no bo to różne podejście też jest ludzi do takich tych starych rzeczy. No i takie pozostają, przynoszą rzeczy stare, takie już nie fotografie, ale jakieś tam na przykład kolejowe, z mundurów kolejowe patki, czy z milicyjnych, policyjnych, celniczych czy jakikolwiek innych. Izba Pamięci będzie otwarta dla wszystkich, zarówno dla szkół, małych grup, jak i osób indywidualnych. Tu nie jesteśmy cały czas. Tu jest na drzwiach numer telefonu do prezesa i numer telefonu do mnie. I można się skontaktować, umówić się na dowolny termin. Izba Pamięci mieści się na piętrze w budynku OSP Kaczyce przy ulicy Harcerskiej 9. Strażacy ochotnicy już z niecierpliwością czekają na pierwszych oglądających. Myślę, że pomysł Izby Pamięci jest bardzo dobry, bo wszystko co stare w garażu jak najbardziej znajduje się u góry. A poza tym młodzież też można zachęcić przez to, dzieci z przedszkola, ze szkoły, czy nawet już tą starszą młodzież może w jakimś stopniu. Spróbują się też z tą strażą połączyć, jak zobaczą, jak to wyglądało kiedyś, że było trzeba faktycznie walczyć z tym żywiołem. Teraz już to trochę lepiej wygląda. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.